tylko co pan robił przed internowaniem, to dokładnie jaką działalność w okresie Solidarności nas interesuje, skrótowo, która doprowadziła. To znaczy, ja byłem dziennikarzem zatrudnionym przez Region Mazowsze, NSZZ Solidarność i obsługiwałem posiedzenia Komisji Krajowej. Obsługiwałem również to posiedzenie, które miało miejsce w momencie ogłoszenia stanu wojennego. Więc pamiętam, że po posiedzeniu Komisji Krajowej, na której Wałęsa wymownie milczał, bo już wiedział, pobiegłem nadać i wymyśliłem sobie, no, że teraz będę najszybszy, bo myśmy się jeszcze ścigali z taką drugą agencją, ASEM, Agencją Solidarności. Pobiegłem i teleks nie działał. Więc myślałem, że będę sprytny, poleciałem do pokoju, żeby nadać przez telefon, a jeśli telefon też nie działał. Nazajutrz udałem się do stoczni, tam już były kwiaty na bramie i dostałem komunikat o Krajowego Komitetu Strajkowego, o strajku generalnym. I z moim kolegą, bo byliśmy całą ekipą, która przeszła z Polskiej Agencji Prasowej właśnie do regionu Mazowsze pracować jako dziennikarze. Mhm. Było jedno miejsce w samochodzie dziennikarki z Finlandii, która miała przepustkę. No i rzucaliśmy monetą, kto pojedzie, no i ja pojechałem. Czyli przejechałem przez te wszystkie kordony z tym komunikatem, pojechałem do Ursusa. Ursus był już wzięty, potem pojechałem do Huty. Był kordon, ale jeszcze Huta się trzymała. Tam przyszedł Lipiński z Huty, taki dziobaty działać, mu wręczyłem, że ma strajkować, ale już wiedział, bo strajkował. No i już po godzinie policyjnej tam jakiś patrol wojskowy odprowadził, jak mu powiedziałem, jak było na Komisji Krajowej, zamiast mnie zwinąć, to mnie odwieźli do domu. A w dniu 17 grudnia zostałem zatrzymany w autobusie linii U jadącym na Ursynów w trakcie, kiedy rozdawałem ulotki, jak się udawało, jak się potem okazało, w ogóle nieprawdziwe, bo Wałęsa takiego apelu nie wydał, ale były to ulotki na przebicie, które wzywały do strajku generalnego. Ponieważ bardzo mnie denerwowało, że wszystkim straszą, to w ogóle ich nie rozrzuciłem, tylko je spokojnie rozdałem każdemu bardzo z namaszczeniem. No i jak już wysiadałem, to byłem skuty do tyłu, bo było dwóch ubeków w autobusie, no i trafiłem do aresztu. Tego grudnia przyszły do mojego domu dwie ekipy, jedna żeby mnie internować, druga żeby mnie wziąć do wojska, ale nie można się tam więcej niż raz związać, więc już byłem aresztowany. Miałem sprawę przed sądem wojskowym, dostałem wyrok w zawieszeniu, albowiem używaliśmy z moim adwokatem artykułu 25, tak zwana bliska piątka z dwójką, czyli ograniczona poczytalność w chwili popełnienia czynu. I mój adwokat, pan Czesław Jaworski, bardzo dowcipnie powiedział na sprawie, że premier Rakowski na konferencji prasowej dla zagranicznych dziennikarzy ogłosił, że stan wojenny wprowadzono, żeby polskie społeczeństwo zaszokować. No więc w przypadku mojego klienta to się udało, skonkludował pan mecenas. Wyszedłem na początku grudnia już mając te zawiasy. No i przystąpiliśmy do organizowania. Wydawaliśmy pisemko jakieś z grupą znajomych, to było pisemko o śmiesznym tytule Miś. I Wałek, taka prymitywna technika. No i braliśmy udział również w przygotowaniach do niezależnych obchodów 1 maja. Powołaliśmy takie mało znane ciało. Komitet Porozumiewawczy Lewicy Rewolucyjnej. O ile pamiętam, byli tam wszyscy, byli jacyś komuniści, trockiści, anarchiści, no i my socjaliści. I my wraz z MRKS-em wezwaliśmy do alternatywnych obchodów, chociaż decyzja RKW raczej była za bojkotem. Wiem, że zdejmowaliśmy ulotki bujaka z dachów przed odpaleniem wzywających do bojkotu. No i był 1 maja, prawda? No pamiętam, że na początku z katedry wyszedł mój kolega, który był trockistą i kierowcą, a poznałem go jeszcze w karnej celi na Rakowieckiej, nieogrzewanej, Maciek Gus, i miał nad sobą tenże trockista obrazek zakratowanej Matki Boskiej, którą trzymał nad głową. I zanim z tej katedry wyszli ludzie i poszło 20 tysięcy ludzi, ale ponieważ oni mieli rozpracowane RKW, więc sądzili, że będzie bojkot. I tego 1 maja nie byli w stanie w ogóle represjonować, bo nie było żadnych sił do represjonowania. Był jedyny w stanie wojennym pochód, którego właśnie nikt nie tknął, bo nikt nie wiedział, że będzie, bo pozostałych byli uprzedzeni. Byliśmy właśnie z tego pierwszego szeregu, który nie był zinfiltrowany, bo te pierwsze szeregi były tak liczne, że nie dało się kadrowo ich opanować. A kiedy pan trafił do Białorusi? 8 maja
Przyszli po mnie, znaczy przyszli po mnie jakoś chyba 6 maja. Pamiętam, że myśmy jeszcze nerwowo palili jakieś papiery, bo były strasznie liczne koncepcje, prawda, zbawienia ojczyzny i tworzenia jakichś ruchów politycznych pod ziemią. Zaczęliśmy spalić te papiery, zostałem zwinięty na dołek na Mostową i tam po 48 godzinach walę na klapę, mówię, dosyć tego dobrego, 4-8 minęło, idę do domu. I wtedy przyszedł jakiś gwiazdor i mówi, że gdzie pan nie idzie, jest pan internowany. I ja zostałem internowany za coś, bo my byliśmy rozpoznani ze zdjęć z helikoptera jako organizatorzy niezależnych obchodów 1 maja. No i zawieźli mnie na Białękę, gdzie mnie natychmiast zapytali, czy gram w brydża. Więc najpierw nieopatrznie powiedziałem, że gram, no bo lubiłem, ale to jest jedna z tych czynności, o których mogę powiedzieć, że nie umiem, ale lubię. No ale jak się dowiedziałem, że to było pod kątem osadzenia mnie razem z Korwinem Mikke, który jest autorem licznych podręczników brydżowych, to powiedziałem, że jednak nie gram. Więc to była pierwsza selekcja. Gdzie pan trafił, do jakiej celi, z kim? O ile pamiętam, to była 12, oddział zewnętrzny, drugi pawilon. Drugi ten. Dwójka? Dwójka, tak, tak. Dwójka. Kto jeszcze z panem? No, był taki Olek Czarnecki z Politechniki, a nie pan inżynier. I był Kępa, niejaki Kępa, i on był z zakładów klęsko-drukowych, drukarz. Mieszka na Turmockiej, tu na Brudnie. Bardzo dowcipny człowiek. Tej czwartej osoby w tej chwili sobie chyba nie przypomnę. Bo to już był... A nie, był ten Jurek Kozak, który uległ gwałtownemu nawróceniu. Nigdy w życiu chyba do kościoła nie chodził, tam odwalali takie szopki, bo to robi apel jasnogórski. Stawiali te świeczki i pamiętam, on tak stękał, święta Boża Rodzicielko. Bardzo nie chciał tam siedzieć i tu się nawrócił. A pan się nawrócił? Ja nie. Ja byłem zatwardziałym grzesznikiem i takim zostanę. Lewicowcą, tak? Jakie były warunki w tych celach? Wyżywienie? Znaczy, dokąd nie zrobiliśmy głodówki tak, żeby były otwarte cele, no to właściwie było jak w normalnym więzieniu. Ale potem była nasza głodówka i po głodówce nam pozwolili otworzyć cele. I wtedy złodzieje potatuowani przy okazji stanu wojennego, nigdy nie można ich było złapać, bo to była elita, kasiarzy jakiś. Doliniarzy i tak dalej, no to wreszcie mieli okazję ich zamknąć, to nas potem zapraszali. Mówi, chodź pod cele do złodziei na kawę, tak do mnie. A potem się zaczęli denerwować, bo mówi, gdzie wyrok, gdzie prokurator, mówi, my nie strajkujemy, mówią złodzieje, my pracujemy w ruchu ciągłym. No i wtedy była awantura, bo myśmy to zgłosili, bo oni w pewnym momencie się wkurzyli i powiedzieli, no dobra, to my już się w to nie bawimy i od jutra robimy powyki, zarzutki, no te wszystkie numery samookaleczenia. I ja poszedłem do Szabelki, tak się taką ksywę nosił komendant. I mówię, panie, mówię, pan coś, bo ci ludzie tutaj nie żartują. No i to sobie przeważyli. No wiem, że jeden koleś to wyjechał taki trupio blady, bo podeszł sobie żył, ale nikomu nie powiedział. Trzeba było powiedzieć. Mówię, tu zbierała się w tej pilśni ta krew, no tej krwi planie, a blady nie zmarł na szczęście. Dość dramatycznie to wyglądało, tam połykały jakieś pałąki od wiader, prawda? Jakiś grafit sobie wrzucali w oczy. I potem chyba to zaskutkowało, że ich zaczęto zwalniać, że oni zaczęli być problemem, no bo tam był rygor złagodzony, tam nie bardzo można było przy nas prać, prawda? A oni dość ostro się stawiali, więc to tak było. Mhm. Czy pamięta pan poza Szabelką, a może też i o nim, pan wspomni jakieś właśnie klawisze, komentarze? Wątróbka. Zwany Leberkiem. On chyba się nazywał Wątroba, bo myśmy na niego mówili Leberko, tak? No, w każdym razie, bo to z tych konserw człowiek wiedział, że po niemiecku to Wątróbka, prawda? No i to był zabawny koleś, w ogóle oni bardzo lubili, bo był taki rytuał, że zapraszano nas do konsulatów albo ambasad. To były specjalne cele, gdzie ubecy namawiali do emigracji. I cały wiz polegał na tym, żeby jak najdowcipniej odpowiedzieć, że nie może się tam pójść, prawda? Więc oni przychodzili ci klawisze, czekali na te dowcipne odpowiedzi. Mówię, albo dokończę, mówi tu Robra, prawda? Albo nie mam czasu, piję herbatę, albo zapraszam. No różne takie dowcipy wychodziły i wtedy... I Leberko się bardzo też cieszył tymi odpowiedziami, a potem wysadziliśmy w powietrze system elektryczny. Znaczy umówiliśmy się, że będziemy gotować naraz po wiatrze wody tymi... złodziejkami, zrobili żyletek i zapałek, to strasznie dużo mocy bierze i walnęły jakieś te wszystkie systemy, nawet awaryjne, elektryczne i zrobiono straszną
cała tamta wyskoczyła w wszystkich mundurach, prawda, w tych hełmach i tak dalej. Pamiętam, że stali tam w szeregu przed tym naszym barakiem i ktoś krzyczył: panie sierżancie, i pana też w to ubrali. I facet chciał się zabrać pod ziemię, tak się głupio czuł, że z niego jakiegoś zomowca zrobił. On był spokojny sierżant. Znaczy był duży konflikt między tym personelem więziennym a służbą bezpieczeństwa. Oni ich nienawidzili jak psów. Także jakby byli po naszej stronie w sensie takim emocjonalnym. Zresztą a propos tego stosunku do służby bezpieczeństwa, taka bardzo charakterystyczna scena była na spacerniaku, kiedy zawsze jak wychodzi jakiś cywil, no się tam robiło, i potem widzi jakiś cywil, my to robimy, a potem mówi: przepraszam panowie, ja nie ubek jestem, ja lekarz, tak? To było to odróżnienie tych różnych słów. A mieliście do celi wsadzanych jakichś konfidentów? Czy... Nie, tam nie, nie sądzę, nie sądzę. Tak jak na to patrzę, to nie sądzę. Zwłaszcza, że tam nie toczyło się żadne śledztwo, nie trzeba było nic wydobyć, to nie było aż wydobywcze. No. W tym sensie tam po prostu się siedziało, żeby być nie tam, gdzie myśmy chcieli być. A jaka była codzienność w tym internowaniu? Bo pan mówił, że gra w brycza, no ale pan nie grał w końcu, czy grał? Jaki był rozkład dnia? Czym się pan zajmował? Panie, no, ja w każdej instytucji totalnej, obiad zjedzony, dzień zaliczony, monotonia w rytmie posiłku. Myśmy się trochę zachowywali wielkopańsko, bośmy mieli te paczki z Narodowego Czerwonego Krzyża i gardziliśmy tym więziennym jedzeniem, które nie było trujące, no, nie była to jakaś super, nie były to potrawy, ale można było to równie dobrze jeść. No były te spacery, chyba godzinne, więc tak dość ulgowo, bo się człowiek trochę popalał, pograł w piłkę. A tak, no to no, książki się czytało, dowcipy się głupio opowiadało. No to nie, więzienie jest ta sama. No. Zasadniczo przełom był, kiedy można było się odwiedzać w celach, bo potem były takie cele, gdzie się odbywały te wszystkie narady, jak zbawić ojczyznę, prawda, i tam się zbierało 20 jakichś tych inteligentów. Kto prowadził te narady? Tam między innymi jaki Wolicki, ten redaktor Wolicki słynny, prowadził te debaty, ale no, było to zacne grono, tam Michnik, pamiętam, że się udzielał. Także to była próba, znaczy co mogliśmy robić? No, mogliśmy myśleć tylko o tym, co jest za murami, o tym dyskutować. I takie dyskusje się toczyły. Były informacje, były jakieś grypsy? No były grypsy, no te, były te widzenia, no te grypsy, to jakoś tam, poza tym mieliśmy tego kapelana, co niedziela, tę mszę, tam w tej świetlicy. Jak się nazywa? Nie wiem, był facet w sukience, nie no, i tego. I on przynosił te grypsy, no bo był różny gość. Dziewczyny, żony, przychodziły, nie wiem, pan nie miał żony jeszcze. Czyli ja miałem, już wtedy byłem żonaty, 80, nie byłem jeszcze żadnym, narzeczoną, tak. Co, przychodziła narzeczona? Tak. I co, chciałem jeszcze raz, byliśmy, coś ja tych widzeń jakoś nie pamiętam, białe coś tam były widzenia, musiały być. Natomiast pamiętam mecz Polska, Związek Radziecki na Mistrzostwach Hiszpanii, tam Smolarek tańczył po słupkach. I tutaj oczywiście nieprawdopodobny komik Janusz Korwin-Mikke, kiedy odegrano hymn radziecki, stanął na baczność i miał łzy w oczach. Także naprawdę się, że teraz ubawił. A tak mówię, no to jakbyś miał już pewne doświadczenie, jeśli chodzi o siedzenie, więc jakoś nie przeżywałem, warunki były dobre. Fakt, że takim główną dolegliwością było to, że właśnie nie była znana data wyjścia, prawda? To jest dość, bo w ogóle sytuacja osadzonego zawsze była na przykład lepsza od aresztanta, bo nie wiedział, kiedy wyjdzie, a my byśmy ciągle jakby w areszcie, prawda? Przed sprawą, a w dodatku nie kroiła się żadna sprawa. Takim urozmaiceniem były wizyty Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Niezależnie od tego, że właśnie mieliśmy lepiej jak na wolności, bo na pewno spożywaliśmy więcej, że tak powiem, smacznych produktów spożywczych, to jeszcze mieliśmy zagraniczne fajki, prawda? No, na zewnątrz nikt kamery nie palił, a my owszem, prawda? I ja byłem akurat, no, zgłosiłem się, bo znam języki obce, tłumaczem tych wolontariuszy MCK, którzy przyjechali z zachodu. No i tam cały czas było to samo kwi pro quo, no bo oni na wstępie wygłosili taki speech, że oni owszem mogą wszystko załatwić z wyjątkiem tego, żeby tych ludzi wypuścić na wolność. No. I oczywiście wszystkie prośby dotyczyły tego, że tam żona się puszcza albo coś. No i trzeba było to załatwić, żeby natychmiast ten niezależny krzyż tego człowieka wypuścił. Ja tak te bezradne prośby ciągle tłumaczyłem i to było dość,
dość takie smutne, no ale, ale wiadomo, że ludzie się męczą, jak ich zamkną, zwłaszcza jak nie są przyzwyczajeni. A samorząd, samokształcenie występowało? Raczej było takie planowanie tego, co, co zrobimy i co, co uknujemy, jak wyjdziemy i jak my tam dokopiemy, wymyślanie jakichś głupawych piosenek, prawda, szkalujących reżim. Poza tym my produkowaliśmy niezliczoną ilość takich solidarnościowych dewocjonaliów, to znaczy były te stemple robione z linoleum, prawda, jakieś koperty ozdobne, prawda, ta Polska walczy tam po prostu w 50 smakach i to, to było niezwykle poszukiwane. To był taki rarytas, który na tym rynku za murami coś znaczył. No wiem, że nawet klawisze czasami prosili, żeby tam dać, bo to dla znajomych, prawda, i tutaj właśnie jakieś bardzo... No poza tym w tym to celowali tacy nasi hura patrioci, mieliśmy takich narodowców, brać Melak, więc oni, Stefan Melak i jego brat, to oni naprawdę piękne pieczęcie nam wycinali z dużymi tymi orłami w koronach, te Matki Boskie, to po prostu Matko Boska. Także to, to było jakieś zajęcie, no bo takie rycie w linoleum, potem odbijanie, no, w rękodzieło. Pamiątki, prawda, z tego naszego rezerwatu. Głodówkę to pan mówił, tak? Że była, która... Była głodówka, ja nie pamiętam, chyba 7 dni nie jedliśmy, no to zdrowia. Prasa, dyskusje, akcje protestacyjne, no to już mniej więcej, represje. No właśnie, ja właśnie, to jest ciekawe, bo ja byłem przyzwyczajony do tego, że w więzieniach biją, jakby jeszcze pamiętałem 76 rok i tak dalej. A tutaj pamiętam, że leżałem na pryczy i przychodzi ten klawisz, a ja nie wstałem z pryczy, mówię, że tam coś mi się nie pójdę, czy że coś nie zrobię. I mówię, już tak patrzę, ile tu się da zrobić, nie? Mówię, no dobra, no to mówi, skocz no na jednej nodze po komendanta, niech przyniesie regulamin, tak? I dalej leżę. I nic. Znaczy, absolutny brak represji. Znaczy, za takie zachowanie więzień to jest skatowany na śmierć, tak? Prawie. Mhm. A tutaj po prostu byliśmy świętymi krowami, absolutnie. Mhm. Nic tam właściwie nie byli w stanie zrobić, bo to było jakby takie miejsce, no, bardzo widoczne z zagranicy. Tak jak w więzieniach jeszcze było różnicowanie, że robotników potrafili skatować, a inteligentów traktowali grzecznie, tak tu wszystkich traktowali grzecznie. Właściwie bicia ja sobie w ogóle nie przypominam. Jakieś zdarzenie zabawne, humorystyczne? To już trochę pan mówił. Ja już właśnie tak to, co mi przyszło do głowy, to już powiedziałem. Prawda, o tych dramatyczne? Jakieś dramatyczne? Znaczy, jeszcze, dobra, w czasie tej zadymy, kiedy oni tam stanęli w tym pełnym rynsztunku. Pamiętam, że Adam Michnik wzywał do takiego, do takiej polityki miłości, prawda? Że teraz my tu was rozumiemy, wszyscy jesteśmy tutaj pod tym jarzmem, prawda, sowieckim, to tam, to wam to. A ktoś podsłuchał rozmowę tych klientów, jak sobie opowiadali, jak na początku stanu wojennego na jakimś dziedzińcu w czasie mrozu ludzi ze szlauchem polewali. I zaczęło się oburzenie tych, którzy uważali, że nie należy się bratać z klawiszami, na tych, którzy tak bardziej politycznie chcieli właśnie tutaj tej polityki miłości, no bo mnie no, podsłuchali, że nie wszystko to są anioły i oni tak trochę sobie żartują z tych biednych strajkujących i z tej całej solidarności naszej świętej wtedy. Mieliście opiekę medyczną? Jakichś lekarzy, dentystów? Pewnie była, pewnie była, ale ja, ponieważ dobrze się czułem, to nie zaznałem. No a kontakt ze światem zewnętrznym to przez ten międzynarodowy, tak? Czerwony Krzyż? Tak, no i przez tego księdza, tak. No i niektórzy byli jeszcze większy, bo poszli do ambasady i jechali gdzieś na granicę, ale to chyba mniejszość, chyba dużo ludzi nie wie. Pan dostał taką propozycję? Wszyscy dostawali. Wiem, że zasadą było w ogóle nie iść do konsulatu, czy ambasady, czy do tych celów. Mhm. Tego się raczej trzymano, to była ta Kindersztuba, że tam w ogóle nie chodzi rozmawiać, że my się tu nie targujemy po prostu, mamy to w głębokim poważaniu, bo my tu zostaniemy, wyjdziemy i dopiero wam pokażemy, tak? Taki był nastrój. Właściwie takim zdarzenie, które najbardziej utkwiło, to jest oczywiste, to było wyjście. To był jakiś coś po 22 lipca chyba zaczęli puszczać, chyba w końcu z okazji święta Wygnata. Okazja.
I wiem, że jak wychodziłem, to na początku strasznie chcieli ze mną zrobić wywiad telewizyjny. Ale jak oni się starali, ale no jakoś nie chciałem wystąpić w telewizji. Póki nie byłem wolny przynajmniej, no jak wtedy się nie występował w telewizji. Wiem, że ja wyszedłem po tej głodówce taki trochę zmizerowany. Miałem taką szluksową, brązową marynarkę i krótkie spodnie i klapki. I z taką siateczką plastikową wyszedłem z tego więzienia. I opadli mnie fotoreporterzy, ale wyszedłem z taką miną, prawda, co najmniej, prawda, ten Bobby Sands, tak, czyli jesteśmy z Ira i będziemy do was strzelać. I podniosłem rękę, tak, o proszę i tak. I wiem, że potem biegali za mną fotoreporterzy, niech pan jeszcze raz tak zrobi. No i tam natrzykali tych zdjęć. I potem wiem, że moja siostra była z rodzicami za granicą w Madrycie. No i tam ktoś się do mnie dodzwoniłem, mówi, siedzę sobie w Madrycie, w kawiarni. Przy kawie biorę gazetę na pierwszej stronie brak. I to było w L'Expressie na pierwszej stronie. Kilka okładek zachodnich tygodników, tych gazet. Właśnie tą scenę, jak ja stoję taki właśnie wychudzony w tej marynarce, krótkich gaciach. I pokazuję, i rozczapiżam, prawda? No to podobno nie ma w polskim takiej litery, a myśmy rozczapiżali. Siostra Magda, tak? Tak. No i to już pytanie od panów, czy było warto? Nie wiem, co pan Grzegorz miał na myśli, co było warto, nie? A, to Wojtka Borowika, tak? No to nie wiem, czy było warto się chyba działalność. Ja powiem, po pierwsze, a w sumie tam dość dużo różnych aresztów w życiu zaliczyłem i właściwie taką puentą niech będzie to, że ja brałem udział w ruchu oporu w Hiszpanii jeszcze za Franco, jeżdżąc tam jako student i zostałem zresztą wyrzucony z Hiszpanii w kajdankach. I mój przyjaciel komunista odwiedził mnie po latach. Ostatni raz mnie widział, jak mnie właśnie pakowali do konwoju, żeby mnie do Bayonu wywieźć tam zaraz do Francji. I jechaliśmy do mnie na działki z jego żoną i z moją partnerką życiową w zaawansowanej ciąży. I przekroczyłem dozwoloną prędkość i zostałem zatrzymany, no to wszyscy sądzili, że za chwilę będę puszczony, ale okazało się, że jest list gończy za mną, za to, że nie stawiam się na rozprawie w sprawie blokady eksmisji, którą prowadzimy jeszcze w czasach, kiedy byłem posłem. I po latach, w 2006 roku, wylądowałem na tej samej Białołęce. Spędziłem tam 10 dni, zanim szedłem za kaucją i pierwsze, co zrobiłem, jak się mówi, w waszej więziennej, to wyrzuciłem michy. Czyli podjąłem protest głodowy, uznając się za więźnia politycznego. I jedno z moich głównych żądań obok codziennego prysznica i poprawienia warunków w więzieniu, tak żeby każdy z osadzonych tam mógł się wykąpać codziennie, bo to jest, to było żądanie szerokopasmowego internetu. Ale nie dostałem szerokopasmowego internetu i w końcu wyszedłem. I muszę powiedzieć, że jeżeli pani pyta, czy było warto, to ja powiem, niewiele się zmieniło. Jeżeli człowiek walczy z niegodziwościami każdego systemu, to tak jak powiedział Andrzej Lepe, człowiek, polityk taki jak ja, musi dbać o dwa rodzaje instytucji. O szpitalnictwo i więziennictwo, bo prędzej czy później tam trafi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jeszcze teraz ta deklaracja. Nagra jeszcze to. Tak, jeszcze. Aha. Czy jeszcze dogrywacie coś? Tak, jeszcze przepraszam, jeszcze przed tym, jeszcze to pytanie. Obchody w Białołęce, rocznic, miesięcznic, stanu wojennego 11 listopada, takich dat ważnych dla, powiedzmy, niepodległościowej Polski. Czy tam coś takiego było w Białołęce? Ja nie pamiętam takiego. Ja nic takiego nie pamiętam. Ja w ogóle takie rzeczy wyrzucam z pamięci, bo ja zawsze patrzę do przodu, a nie do tyłu. Ale chyba jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć w ramach. To gra czy nie gra? Gra, ja. W ramach tego, czy było warto. Ja niedawno zostałem wezwany do Instytutu Pamięci Narodowej, żeby złożyć zeznania w sprawie zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, jakim było utrudnianie działalności związkowej mojemu przyjacielowi z Wrocławia, z wrocławskiej fabryki Polar, Andrzejowi Kowalskiemu. Już ja wyjaśniłem, że nawet go nie zwolnili z pracy, więc ta zbrodnia była taka, że rzeczywiście był przesłuchiwany przez SB.
Natomiast ja teraz bardzo często staję w sądzie jako prawnik i bronię ludzi, którzy są zwalniani z pracy za działalność związkową. I próbowałem się dowiedzieć od pani prokurator, kiedy była ta data, kiedy utrudnianie działalności związkowej przestało być zbrodnią przeciwko narodowi polskiemu, bo dzisiaj jest dość powszechne. Już się nie umiałem odpowiedzieć i to też jest komentarz do tego, czy było warto.